Cześć, witam Was na naszym kanale. Termet to jeden z czołowych polskich producentów urządzeń grzewczych, który od wielu lat dostarcza innowacyjne i ekologiczne rozwiązania. Urządzenia powstają w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Świebodzicach. Tutaj produkowana jest również pompa ciepła tytanium, co pokażemy Wam w dzisiejszym filmie. Zapraszam! Nasz zakład produkcyjny znajduje się w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. Wyróżnia się on zastosowaniem nowoczesnego parku maszynowego oraz linii montażowych, które umożliwiają precyzyjne i efektywne wytwarzanie urządzeń grzewczych. Zautomatyzowane procesy oraz ścisła kontrola jakości zapewniają, że każde urządzenie spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa, jakości oraz rygorystyczne wymagania dyrektyw unijnych. Posiadamy nowoczesne zaplecze produkcyjne, gdzie realizowane są wszystkie etapy produkcji, od projektowania, przez montaż, aż po finalne testy jakościowe. Urządzenia grzewcze dostępne w ofercie firmy Termet, w tym nowoczesna propanowa pompa ciepła Termet Heat Titanium Pro, powstają właśnie tutaj w Świebodzicach, gdzie na każdym etapie produkcji nad jakością czuwają doświadczeni specjaliści. Termet to miejsce, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością. Firma od lat inwestuje w rozwój technologii, tworząc innowacyjne rozwiązania, które pozwalają sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Doświadczenie zebrane podczas kilkudziesięciu lat produkcji gazowych urządzeń grzewczych pozwala nam na opracowywanie nowych konstrukcji i rozwój w wielu kierunkach. Chłodnictwo to właśnie ten kluczowy kierunek rozwoju branży grzewczej, łączący nowoczesne i ekologiczne technologie. Rosnące zapotrzebowanie na energooszczędne i przyjazne środowisku systemy grzewcze prowadzi do tworzenia innowacyjnych pomp ciepła, które stanowią przyszłość dla całego sektora. Produkcja pomp ciepła rozpoczyna się od fazy projektowej, w której opracowywane są założenia oraz konstrukcja urządzenia. Inżynierowie Termet opracowują modele 3D, rysunki techniczne oraz pełną dokumentację projektową, która stanowi fundament do stworzenia gotowego wyrobu. Następnym krokiem jest budowa prototypów oraz ich badanie we wnętrznym laboratorium. Pozwala to zoptymalizować parametry pracy i spełnić normy efektywności energetycznej oraz inne wymogi dyrektyw europejskich. Każda pompa ciepła składa się z wielu elementów. Komponenty te są pozyskiwane od doświadczonych w branży dostawców lub wytwarzane w naszym zakładzie produkcyjnym. Produkcja elementów do pomp ciepła wymaga precyzji i nowoczesnych technologii. Kluczowym etapem jest więc wycinanie blach na własnych maszynach, co zapewnia pełną kontrolę nad jakością i dopasowaniem komponentów. Najważniejszą częścią pompy ciepła jest hermetyczny układ chłodniczy. Rury, z których ten układ się składa, są produkowane bezpośrednio w naszym zakładzie, co pozwala na pełną kontrolę nad procesem produkcyjnym. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić wysoką precyzję wykonania oraz zgodność z wymaganiami stawianymi takim właśnie detalom. Lokalna produkcja umożliwia także bieżące monitorowanie jakości, co przekłada się na niezawodność całego układu chłodniczego. Przygotowane elementy są poddawane procesowi malowania, co przede wszystkim chroni przed korozją i czynnikami zewnętrznymi. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik cięcia oraz wysokiej jakości powłok malarskich, gotowe komponenty spełniają najwyższe standardy trwałości i odporności, co przekłada się na ich niezawodność i długą żywotność pomp ciepła. Kluczowy etap procesu produkcyjnego odbywa się na linii montażowej, gdzie realizowane są następujące operacje. Montaż konstrukcji pompy ciepła obejmujący montowanie obudowy, integracja układu chłodniczego, w tym precyzyjne wykonanie połączeń przez certyfikowanych lutowaczy posiadających wymagane uprawnienia i akredytacje zgodne z obowiązującymi normami, instalacja komponentów elektrycznych i automatyki odpowiedzialnych za sterowanie i prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Po zakończeniu wszystkich procesów związanych z montażem, pompa ciepła przechodzi m.in. testy szczelności oraz bezpieczeństwa elektrycznego. Po ich pomyślnym zakończeniu napełniana jest czynnikiem chłodniczym R290. Po przejściu kontroli jakości urządzenie przechodzi do końcowego etapu, gdzie montowane są ostatnie elementy i naklejane etykiety. Gotowe pompy ciepła po przeprowadzeniu wszystkich testów są pakowane i przewożone do magazynu. Za każdą pompą ciepła, która opuszcza nasz zakład w Świebodzicach, stoją ludzie, ich wiedza, doświadczenie i zaangażowanie. To dzięki naszym inżynierom, specjalistom i pracownikom produkcji możemy oferować rozwiązania, które odpowiadają na realne potrzeby naszych klientów i spełniają najwyższe standardy jakości. Jak widzicie, produkcja pomp ciepła to złożony i precyzyjnie zaplanowany proces. A jeśli macie dodatkowe pytania, zadajcie je w komentarzach. Do zobaczenia!